W życiu jak w boksie. Jeśli chcesz coś wygrać, musisz o to walczyć. I musisz być w tym dobry. Wojak. Dobry jest. Naszym gościem Norbert Dąbrowski, witaj. Witam serdecznie. Jesteś po sparingach, sesja sparingowa za tobą, Andrzej Gmitruk, twoi koledzy tutaj, którzy za kamerą przed chwilą, to ty sobie robiłeś żarty, a teraz oni stoją trochę dalej od nas, ale mniejsza z tym. Powiedz, jak wyglądały sparingi z twojego punktu widzenia tutaj w gymie Action? No, sparingi wyglądały bardzo dobrze. Myślę, że strzeliłem się teraz na początku roku dobrze z formą. Wytrzymuję 6-7 minut kondycyjnie w takim naprawdę dobrym tempie. Także no myślę, że jestem przygotowany fizycznie i psychicznie bardzo dobrze do tej walki następnej. A powiedz, jak wyglądały te przygotowania, bo nie miałeś okazji wyjechać do Niemiec z chłopakami tutaj, trenowałeś, z kim trenowałeś, jak to wyglądało, kto ci pomagał? Tak, ja byłem cały czas tutaj na miejscu, trenowałem, gdy trener Gmitruk był w Niemczech z Mateuszem, trenowałem pod okiem trenera Jarka Soroko, także cały czas tutaj trenowaliśmy, z początkiem robiliśmy siłę, wytrzymałość, dużo biegów. No na koniec już przyszły sparingi, także sparowałem z Maćkiem, Darek teraz przyjechał, z Darkiem Sękiem, był u nas Rafał Sodur, Mateusz Rzadkosz, także ci sparing partnerzy się zmieniali. No i myślę, że sparingi wszystkie wyszły pozytywnie, forma weszła i jest dobrze. Twój rywal będzie chyba znany kibicom, bo boksował też z twoim kolegą tutaj z teamu. Powiedz coś o nim, powiedz, ile walk jego widziałeś? Widziałeś jakiś pojedynek oprócz tego, który walczył z Maćkiem, czy nie? I jak się zapatrujesz na ten pojedynek? To znaczy tak, rywal to jest Włoch, dosyć nawet wymagający, cały czas idzie do przodu. Z tego co pamiętam, jak boksował z Maćkiem, no jest taki, no nie boi się przyjąć, lubi iść, atakować. No moim zdaniem, wolę bardziej boksować z takimi, którzy atakują, niż czekają i boksują z kontry. Także myślę, kondycyjnie jestem przygotowany dobrze, taktycznie też jakąś tam sobie już taktykę obrałem na niego. Także no, myślę, że będzie ciekawy pojedynek. Psychicznie jesteś zmotywowany przed tą walką i to, że sześciorundówka nie za mało jak na ciebie? Norbert, jak ty uważasz? Nie, myślę, że taką właśnie sześciorundówkę z mocnym przeciwnikiem wymagającym, to mi się przyda zaboksować. Zobaczymy po tej walce, jak to będzie wyglądało. Może przy następnej gali wskoczymy na ósemkę, no ale no, myślę, że o tym zadecyduje trener. Maciek to rzucił hasło, że chciałby boksować z Cendrowskim, a z kim Norbert Dąbrowski widziałby się w ringu? Tutaj może z polskiego, no boiska to nie, ale ringu. Z polskiego ringu. No, na razie nie patrzę, z tylu zawodników dobrych za granicą, że jest się z kim obijać, a szczerze mówiąc w super średniej wadze w Polsce nie ma zbyt dużo zawodników, także w ogóle nie patrzę na to, z kim mógłbym tu w Polsce. Jest jeden zawodnik dobry, Piotr Wilczewski, jesteśmy z jednego teamu, więc na pewno nie będziemy razem boksować. I tak jak powiedziałem, jest tylu dobrych zagranicznych pięściarzy, z którymi mógłbym się złapać, że na razie zostajemy przy tym, że będę z jakimiś obcokrajowcami. No właśnie to było pytanie takie trochę z podtekstem, czy Piotrek tam gdzieś w twojej głowie siedzi też, a na pewno mieliście okazję sparować ze sobą. Powiedz, jak to wygląda? Dajesz radę? Albo może, że tak powiem, czy Piotrek daje radę? Nie no, Piotrek oczywiście, że daje. Ja daję, da oczywiście radzę sobie. Jakoś krzywdy sobie nie dam zrobić. Wiadomo, Piotrek to jest stary wyga, cwany lis. Potrafi oszukać, także no sparingi, kiedyś sparowaliśmy przed tą galą z Ligailem, takie były w miarę dobre sparingi i myślę, że ja pomogłem Piotrkowi i Piotrek mi bardzo dużo pomógł, bo sporo mogłem się nauczyć po tych sparingach. Dobra, dzięki wielkie i powodzenia w Olsztynie. No dzięki, pozdrawiam wszystkich. Prawdziwa walka, prawdziwe emocje. Na galę Wojak Boxing Night zaprasza Wojak.